Na czym polega badanie płynu osierdziowego? Badanie płynu osierdziowego to procedura polegająca na pobraniu płynu znajdującego się między blaszkami osierdzia, czyli worka, w którym się znajduje serce. W warunkach prawidłowych ilość płynu jest niewielka, wynosi około 15 do 50 ml. W przypadku zapalenia osierdzia, nowotworów, niewydolności serca czy nerek czasem dochodzi do nadmiernego gromadzenia się płynu, które uciska na serce, powodując różne objawy. Poprzez nakłucie osierdzia, czyli perikardiocentezę, lekarz pobiera próbkę płynu, która przekazywana jest do badania. Jakie są wskazania do badania płynu osierdziowego? Badanie płynu osierdziowego jest procedurą wykonywaną tylko w szczególnych przypadkach. Punkcja osierdzia, będąca metodą uzyskania materiału niezbędnego do diagnostyki, pełni jednocześnie rolę terapeutyczną. Samo odessanie nadmiaru płynu osierdziowego często przynosi pacjentowi ulgę. Jako zabieg terapeutyczny, perikardiocentezę wykonuje się zawsze, kiedy zgromadzony w osierdziu płyn uniemożliwia funkcjonowanie serca, co jest stanem zagrożenia życia zwanym tamponadą serca. Jak przebiega badanie? Badanie płynu osierdziowego trwa zazwyczaj 20 do 60 minut. Pacjent leży na plecach z głową i tułowiem uniesionym pod kątem 30 do 45. Dzięki temu płyn gromadzi się w dolnej części worka osierdziowego, bliżej ściany klatki piersiowej. Badanemu zakłada się wkłucie dożylne na wypadek konieczności zastosowania leków. Miejsce wkłucia, najczęściej okolica podmostkowa, jest odkażane, a następnie lekarz nastrzykuje je lekiem znieczulającym w celu zapewnienia komfortu badania. Po uzyskaniu miejscowego znieczulenia wprowadza igłę w kierunku worka osierdziowego pod kontrolą USG, fluoroskopii lub tomografii komputerowej, aby stale kontrolować jej położenie. Po osiągnięciu worka osierdziowego wprowadza do niego specjalny cewnik w celu pobrania płynu i ewentualnie dalszego odprowadzenia znacznego jego nadmiaru. Uzyskany płyn osierdziowy przekazywany jest do laboratorium. Rutynowo ocenia się zawartość glukozy, białka obecność, rodzaj i ilość komórek morfotycznych krwi, aktywność dehydrogenazy mleczanowej LDH, obecność przeciwciał mogących wskazywać na autoimmunologiczną przyczynę gromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Oprócz tego, próbki płynu ubarwione są w celu określenia obecności bakterii w przypadkach podejrzenia, na przykład gruźliczego lub nowotworowego tła wysięku. Badanie rozszerza się o m.in. aktywność deaminazy adenozyny, interferon gamma, markery nowotworowe, cytologię. Otrzymane wyniki pozwalają lekarzowi postawić precyzyjne rozpoznanie oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Jak przygotować się do badania? Zaleca się, aby przed badaniem pacjent był na czczo, to jest przynajmniej 6 godzin bez przyjmowanych pokarmów i płynów. Wcześniej zwykle wykonuje się badanie układu krzepnięcia oraz echokardiografię. Przed badaniem należy przekazać lekarzowi informacje o przyjmowanych lekach. Jakie są przeciwwskazania do badania płynu osierdziowego? Do przeciwwskazań do badania płynu osierdziowego należy małopłytkowość, czyli zmniejszona liczba płytek krwi, poniżej 5000/mm3, niewyrównane zaburzenia krzepnięcia i leczenie przeciwkrzepliwe, INR 1,5 lub APT 1,5 raza normy, małe i otorbione zbiorniki płynu, ich lokalizacja w tylnej, trudno dostępnej części jamy osierdzia. Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu badania? Jak postępować po badaniu płynu osierdziowego? Nakłucie worka osierdziowego pod kontrolą USG uważane jest za bezpieczne. Jednakże, jak każda procedura inwazyjna, wiąże się z pewnym ryzykiem komplikacji i powikłań. Należą do nich zaburzenia rytmu serca, szczególnie bradykardia, czyli spowolnienie akcji serca,
Od małopłucnowa w wyniku jej nakłucia, zapadnięcie się płuca, uszkodzenie ściany mięśnia sercowego, naczyń wieńcowych i krwawienie prowadzące do tamponady serca, zator powietrzny, uszkodzenie wątroby, żołądka, przebicie otrzewnej, zapalenie osierdzia i wsierdzia. Po przeprowadzeniu perikardiocentezy, lekarz kontroluje czynności życiowe pacjenta, w tym ciśnienie tętnicze oraz częstotliwość rytmu serca i podejmuje decyzję o wypisaniu pacjenta do domu. Wskazane jest, szczególnie w przypadku wcześniejszego zastosowania leków anestetycznych, aby w drodze do domu badanemu towarzyszyła inna osoba,